Halo, halo, halo! Dzień dobry, witam was, moi drodzy! Jesteście tutaj, ja też jestem tutaj. To ja, Adam Razik. Witam was na moim kanale o malowaniu krok po kroku, malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Słuchajcie, dzisiaj wam coś powiem od razu na wstępie, że zauważyłem, że chyba popadam już takie uzależnienie od tego nagrywania, od tego filmowania, od tego, żeby wam, z wami się kontaktować. Ale cóż, usłyszałem ostatnio przy okazji ostatniego mojego takiego spotkania w fajnym gronie, które odegrało, że tak powiem, w tym tygodniu wielką rolę na temat, znaczy odkryło przede mną nowe spojrzenie na mój kanał, na to wszystko, co na tym YouTubie, na tym, w tym moim wideoblogu, w tym takim rejestrowaniu tego, co i o czym do was mówię. I co tutaj pokazuje, to duży, że tak powiem, przeskok taki, że nie uświadamiają sobie pewne rzeczy, które wy odbieracie, o których rozmawiacie, o których nawet te sytuacje takie opowiadane o tym, że zasiadacie przy tym i zamiast oglądać, nie wiem, jakiś serial w telewizji, czy jakiś film, czy nie wiem, zajęcie czymś innym, to po prostu oglądacie mój kanał. Jest mi dlatego bardzo niezmiernie miło. Dzisiaj po prostu, popatrzcie, widzicie nowe płótno i zacznę od razu, zaraz malowanie. Będzie tutaj już teraz dużo malowania, mniej gadania, ale żeby nie być... nie byłbym sobą, gdybym tego gadania nie jakiegoś nie uskutecznił. Dlatego dzisiaj powiem tylko tak króciutko, że przy okazji szukam mojego pędzelka, którego malowanie zacząć należałoby, a go nie widzę w pobliżu. Słuchajcie, powiem tak, malowanie, ten kanał ma być nie tylko, jak powiedziałem, kanałem o malowaniu obrazów, ale też o zarabianiu pieniędzy, o zmianach, pozytywnych zmianach w twoim życiu, o w ogóle o tym, co nas motywuje, o naszych pasjach, o naszej w ogóle kreacji, tak? I kreatywnym można być i w malowaniu obrazów, jak i kreatywnym można być na przykład w sprzedaży, można być w na przykład prowadzeniu sklepu, można być kreatywnym jako nauczyciel, można być kreatywnym lekarzem, już nie mówiąc o tym, że można być też kreatywnym księgowym. Nie no, tutaj trochę wchodzę już za głęboko, że tak powiem, z tą kreacją. Bo księgowość kreatywna źle się tak pejoratywnie, tak, znaczy źle się kojarzy i chyba, chociaż jakby to zmienić, taki dopuścić się kreacji, ale nie w takim właśnie znaczeniu dotyczącym księgowości, jak my to do tej pory rozumiemy, ale takiej kreatywnej, żeby na przykład w księgowości znaleźć takie sposoby księgowania i ekonomiczne jakieś tam metody, żeby na przykład więcej zarabiać. Dlaczegoż nie? Dlaczego, czy tak zmienić na przykład opodatkowanie, ten system podatkowy na przykład i gospodarki, czy tam system podatkowy w państwie, czy w kraju, żeby wpływać na rozwój przedsiębiorczości na przykład. Czy to też mogłoby być? Dlatego w naszej grupie mogliby się też znajdować księgowi, którzy mogliby... Tylko, że dobra, już za daleko może wchodzę, ale to nie jest wykluczone. Dlaczego nie? A poza tym na przykład księgowa czy księgowy przydałby się też w naszej grupie jako do prowadzenia właśnie tej księgowości, jako naszej grupy firmy, bo chyba to też, że tak powiem, będzie potrzebny taki, tacy ludzie będą czynni. Słuchajcie, skoro będzie to w różnych miejscach na świecie i tak dalej. Słuchajcie, dzisiaj chcę to puste płótno, czyste płótno, będzie, jak opowiadałem wcześniej, że będę chciał namalować taki obraz takiej, tak jak powiedziałem o muzyce, że jest na przykład improwizacja w muzyce i na przykład jazz jest takim ta improwizacja tam przebiega. Tak samo chciałem coś takiego zrobić w tym, w malowaniu. Jestem zauroczony i pewnie wy też, znaczy może znacie, był taki już nieżyjący, zresztą jest malarz czy artysta Franciszek Starowiejski, na też
jak to powiedzieć, na bazie teatry malowania, które prowadzę, przy okazji przeprowadziłem ostatniej mojej wystawy, to też miały mały swój początek i jego gdyby korzeniami sięgam do właśnie twórczości Franciszka Starowiejskiego, bo on takie teatry rysowania prowadził i on na przykład też istotny był ten pierwszy, ten, czy w ogóle, może to nie będzie akurat wprost to przełożenie takie do tego obrazu, który tu teraz powstanie, ale on na przykład mówił o tym pierwszym ruchu takim, którym jest, zazwyczaj to był taki ruch koła, on malował duże formaty, czy rysował duże formaty, na dużych formatach takie swoje te teatry prowadził. Ja teraz mam obraz, będzie to obraz 50 na 40 cm, widzicie płócienko i chcę. Założenie jest takie. Obraz, nie wiem co to będzie. Będzie to ten tu i teraz zaistnieje i pod wpływem takiej chwili będę chciał go kontynuować. Założenie jest takie, że każdy kolejny ruch wynika jakby inspiracją każdego kolejnego ruchu jest ten ruch poprzedni, także poprzedzający. Czyli tam inspiracja będzie w tym, żeby. No i ten pierwszy ruch będzie najistotniejszy i później, bo kiedy zakończę pracę nad tym obrazem, to pokażę wam i możemy sobie tam cofnąć ten film. Dlatego też jest fajne to, że ten kanał można tak do tego służyć, że znajdziemy ten pierwszy ruch, który moim zdaniem powinien w finalnym już tym efekcie, czy tam w finale, w tym ostatecznej wyglądzie tego obrazu być tym podstawowym i wiodącym, tak? I ten na przykład od razu mi się tak kojarzy, tak jak od tego Starowiejskiego, że ten ruch jest bardzo dobry, o właśnie takiego może nawet elipsy, o. Takim chciał, żeby to był ruch i w ten sposób kontynuować ten obraz. Żeby ten ruch, o kształty wynikały z tego, że o, widzicie? Jeszcze nigdy takiego czegoś chyba nie zrobiłem, ale żeby w sensie takim, że taki obraz, który tutaj powstanie, który teraz zobaczycie, będzie. Biorę od razu szerszy pędzel. Jak wiecie, w tej fazie malowania obrazu najistotniejsze jest to, żeby założyć całą płaszczyznę obrazu i wypełnić ją kolorem. I teraz będzie ta faza malowania. Czyli teraz będę chciał zrobić taki. Nawet pędzel mi tutaj. Używam dużo wody, maluję akrylami, nie powiedziałem, a pewnie już wiecie o tym. I teraz będę chciał tutaj zrobić takie, no to może było za mocne, kolor też jest może zbyt dosłowny, nie taki. Teraz będę chciał odnaleźć jakieś smaki, nie wiem, które będą później wynikały z tego, żeby ten obraz nabrał. Znaczy tak, żeby już mam jakiś ruch, jakiś kształt na tym obrazie, jeszcze teraz wezmę czarną farbę i jakąś tam takim turkusem ją tutaj złamię trochę. Teraz te linie, które tutaj już powstały, które już mam, będą teraz budowały mi kolejne zależności i drobniejsze tutaj układy tych linii, tego co się będzie działo. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć tak, nawet teraz ostatnio tego Gelta, słucham tego Michaela Gelta, jak to się tam nazywało, ktoś tam zauważył, że ja to też odnoszę do malarstwa, że nie można budować obrazu od jakiegoś szczegółu, raczej skupić się na tych właśnie zależnościach, to co teraz robię, to co, żeby te zależności barwne wychwytywać, założyć sobie na przykład, że teraz ten obraz będzie w tonacji na przykład niebiesko, taki mi się marzy obraz, niebiesko-pomarańczowy, taki jak bardzo taki i taki szczególny niebieski-pomarańczowy, jest to tam z tymi akcentami kolorystycznymi opartymi na kontraście, czyli jak będzie do pomarańczowego to będzie, co tam będzie, ten, no, do pomarańczowego będzie niebieski właśnie, no to on sam jest oczywiście kontrastowy, niebiesko-pomarańczowy, no to jest kontrast,
sam sobie, nie, to może nie, może niebiesko-zielony, o, zielony i to tak, i kontrapunktami małymi jakimiś tutaj będą na przykład czerwień do zieleni, o, w ten sposób, nie tak, że no, oparte na kontraście tym głównym, tylko głównymi, czyli na przykład w tej zimnej tonacji będzie obraz, czyli zielono-niebieski, i z tym do tej niebieskości będzie kontrastem ten pomarańczowy, a do tej zieleni będzie czerwień. Czyli na tej, takie cztery jak gdyby główne, ale głównie oparte na tych dwóch kolorach. Niebieski z zielonym. Teraz, i wracając do tego, że obraz budujemy od ogółu do szczegółu. Teraz na razie będę robił tu, tak powiem, jeszcze w tym rysunku się odnajdzie jakiś tam, bo chcę tutaj, żeby w obrazie musi być szczegół, ale w tej fazie obrazu chcę tylko ten szczegół, znaczy ten ruch, który tutaj gdzieś tam powstał i wynika z, o, zagęszczam tutaj pewne, tak jak inspirowane tym ruchem, tym głównym, ale zagęszczam je w sensie taki, no ta farba mi się tutaj chlapie mi to na boki. Zagęszczam to. O, ten ruch wynika z jakiegoś. O, drobiazgi tutaj gdzieś tam. Tu może. O, się tak coś takiego zrobię. Okej, okay, teraz. Ja tylko wzmacniam ten inspirowany właśnie tym pierwszym ruchem. Okej, okay, to jest szerszy pędzelek, ale nie za szeroki. Poprawię to tą ciemną farbą. Od razu tutaj. Kolor, który tutaj odnalazłem jako istotny w tej kompozycji. Słuchajcie, nie wiem co teraz wyłączam. Mówię do was, wszystko to co teraz robię jest jak gdyby gdzieś wypływa z tej inspiracji takiej tym gestem, tym ruchem, który gdzieś wcześniej zaistniał, tak? Teraz będę, o, czymś cały jestem, bo chlapałem się teraz farbą. Słuchajcie, co tu się będzie działo, to no nie wiem, natomiast będzie się działo na pewno wiele i tu chciałem taki ruch i to odnieść do tego, co tu, no zawsze jeszcze pędzel. Wypełniam teraz płaszczyznę obrazu gdzieś, o, może troszeczkę cieplejszego. Tu wchodzę w fiolet, a miał być niebieski ładny, bo ten niebieski miał być tutaj dominujący w tym. Co tu wzięli? Dobrze. I tak sobie teraz. Słuchajcie, pobawcie się też ze mną coś takiego, żeby. Drobiazg. No, czerwień. Kontrast. Niebieski fiolecik. Ale to nie był ten niebieski, który chciałem. Tu mam. Nie wiem, co jest ciekawe. Może nie bardzo. Niekoniecznie. Zieleń czysta. Ruch. Zaraz to wzmocnię. Biel, żółty, rozbielę i żółty dodam, żeby to było ciekawsze. Ok, może coś by zaciekło, może coś zacieknie. Dobrze, dajcie, przekrzywia mi się to. Dobra.
Dobra, dobrze. Dobra. Jest, dzieje się. Słuchajcie, teraz coś mocnego. Mocne uderzenie. Cały czas podkreślam ten gest, który tutaj był na początku. Musi być coś mocniejszego. I ten ruch, który się tu zdarzył wcześniej, tu. Ok. I aby się chciało to poklapać, to ok. Dobrze, teraz biorę na mniej więcej założony całą płaszczyznę obrazu z wyjątkami na drobiazgi. Słuchajcie, teraz wezmę trochę bieli i biel z takim błękicikiem i tu powkładam to. O, to było lepsze niż tamto poprzednio. Straciłem całą biel. Słuchajcie, jest coś takiego. Teraz mówię od tego szczegółu, który od tego ogółu, czyli mam te plamy, mam te zaznaczone te wszystkie. Teraz biorę znowu, wracam do cienkiego pędzelka i moi drodzy, teraz się dzieją rzeczy. Konkretyzuję obraz swoim. Oj, tu jest taka zieleń morska jakaś. Ta nie morska, tylko taka szmaragdowa, bardzo mocna, ciemna. Tu ją gdzieś wprowadzam jakby takimi szczegółami. Teraz coś drobnego. Coś, co tutaj później zostanie jako ten szczegół. O, niebieski. O, jeszcze taki. To jest aż taki, co to jest? Taki błękit chyba pruski, coś takiego. Teraz będę tu powielał kierunki i ruchy, tu gdzieś grubiej. Wiecie, może zaraz szpachlę wezmę też. I może najpierw czerń. I o, buduję sobie pewne rzeczy, które tutaj się w tym obrazie pokażą jako, nie wiem, na razie jest masa linii, niezbyt to chyba ciekawie wyszło. Powinienem coś tutaj zrobić, żeby to było ciekawsze. Teraz dodam trochę takich szczegółów związanych z tym, co tu się zdarzyło jako. Dobra. Słuchajcie, mam parę, jak tam z czasem? Ok, parę takich drobiazgów tu jeszcze podkreślę. No tu mi też wyszły takie fajne rzeczy, drobniejsze. Słuchajcie, wezmę szpachlę. O, aż się boję. Dobra, mam taką. To jest ta szpachelka. Wezmę tą szerszą szpachelkę. Jestem. Zrobię taką zieleń. I pojadę płaszczyzną. Wiecie, o, w ten sposób. Miało być zielono. No dobra, gdzie jest ta biel? Przepraszam was za chaotyczność dzisiaj znowu, nie wiem, nie wyszło to tak jak myślałem, ale nie znaczy, że trzeba się przejmować tym, że tak miało być po prostu i tyle, że to do końca nie jest tak jak
czyli planowałem, bo to nie można tak zaplanować malowania w ten sposób, że o, powstają już do tego obrazu szczegóły, które spowodują, że on będzie taki, jak się okaże, później miał być, a nie taki, jak ja sobie wymyśliłem, że będzie, bo to ma być przecież inspirowane ruchem i tym, co to, inspirowane tym, co, o, szersza płaszczyzna, rozmazałem, szersza, większa, wszystko jest świeże i wszystko jest na razie, nie wiem, czy to jest dobre, czy będzie dobre, czy będzie fajny obraz, czy nie będzie fajny obraz. Miało być zielono, miało być, i teraz rozmazałem, że tak powiem, kompozycja jest taka, jaka jest, jakiś ruch, ten ruch, który tutaj pierwszy zaznaczyłem, dobra, biorę sobie jakiś pędzel, kurczę, szybko, powiele ten ruch.